Ja chodzę poparzony na zewnątrz. Dominiczka, o jest poparzony. Dominiczka, chcesz, możesz być z nami na Discordzie, bo już jako głos w głowie. Tak. Będziesz jako, będziesz opowiadać. Opowiadasz historii. Tak. Dawno, dawno temu. Tak, nie widząc jej. Trzej muszkieterowie żyli sobie w domu w środku Riverside. Ta gra jest... A właśnie, bo nam spać, bo ona jest to studia. Ale... No, jakby to ta seria jest taka, że ona nie ma być jakaś ze spinaniem, tylko taka, żeby poograć. No. Ze spinaniem to był sezon pierwszy, tu jest sezon drugi, tutaj Pepe chodzi poparzony, po podwórku na przykład. A ja zaraz wjadę do domu. I czemu my mamy ciało w przejściu, ty? Kto to zrobił? A to on się tam, no pijany. Ej, widać, ale nie rozwalaj muru, chodzi. Ty, bo nam będą, rozwala... no i patrz co lej robisz. Na mur. Pa. Lej na mur. Czy ja mogę chodzić? Dobra, zaraz spalę jakieś ciało. Tu, tam, mi, lej jaki... na mur. Jaki mamy plan na dzisiaj? Czekajcie, Barox, powiedz coś. Halo. Barox, ogólnie wyciszyłeś się, tak, w sensie cichy jesteś. O, no dobra, teraz cię trochę bardziej słychać. No dalej cicho, ale jest okej, okay. Jest na pewno lepiej. Dobra, to zanim zaczniecie nagrywać, to ja się... Ja już zacząłem. Już będziesz na filmie. Pogódź. Dobra, ej, to ja mam pomysł. Pozdrawiam YouTube. O, dobrze. Pozdrawiam tubę, twoją YouTube. Dobra, ale to tego. To ja mam pomysł, bo my gadaliśmy kiedyś o tym, żeby się na policji udomowić. Raczej na tym, straży. Jeżeli jestem koślawy. Jeżeli chcemy jechać na straż, słuchajcie. Czekaj, nie gadaj, bo ja tu robię diagnozę medyczną, Pepe. Chodzę jak jakiś... Masz tylko złamanie z przemieszczeniem i oparzenie, spoko, rozchodzisz. Ja chodzę jak mechanik taki typowy. Chyba na budowie taki ten. No chodzisz jak trochę ten, jakbyś miał problemy. Jakby się zwoje w korze prostowały. Pytanie mam. Czy my chcemy iść do tego naszego miejsca, w którym zaczynaliśmy kiedyś, żeby się osiedlić na straży pożarnej? Czyli nie? No chyba nie. Dobra. Dawaj ten zegarek. Pepe nigdy tuerka chyba nie widzi. Obróć się plecami do nas. Plecaczek z misiem, który z shopem, kurde. Dobra, i bo my Barok musimy... też ma coś takiego. O, my mamy tylko takie zwykłe, jak takie randomy ze szkoły, nie? My mamy cool plecak. Nie, my mamy cool właśnie. My mamy takie normalne, a wy macie takie dziecięce, które wam mama kupiła nie, w Biedronce. Nie, oni mają markowe. My mamy takie zwykłe, takie wiesz, takie kupione z bazaru, no. Takie no, ale... bez napisów, bez niczego. Dobra. Chociaż Nike by dali. Dobra, kurde, nie narzekaj. Ale to jest dobry ten, bo my jesteśmy podzieleni na grupy. Pa, my jesteśmy grupa niebieska, oni są grupa borsuk. Ja teraz, mam grupę jak się będziemy... niepełnosprawną osobę. Jak się będziemy rozdzielać czy coś, to grupa niebieska idzie powiedzmy tam, a grupa borsuk idzie tam. I to idę do domu. Mamy. No bo... Pepe, daj, ja mam kij, to ci tą nogę naprawię zaraz. Chodź. Nie ma wejścia do domu. Nie, podarłem sobie skarpetki. Dobra, ale my musimy mieć jakiś cel, bo my nie mamy celu i nie wiem co mamy robić. Nie, mi się noga naprawia. Jakieś propozycje. Cel przeżyć. Nie, wiecie, ja mam pomysł. Pa. Barox! Barox opcje. Barox uciekł. Kurde, dobra, łaj mi opcje. No co my pingwinów nie oglądaliśmy? Pepe opcje. Idziemy robić napad na fabrykę jaboli. Ja proponuję jechać do... podbić magazyn w następnym mieście. To jest blisko nas. Dobra, to będziesz prowadził. I trzeba się podzielić na samochody. Kto bramę otwiera? Ja. Dobra, dwa samochody, słuchajcie. Jeden bus na pewno, wezmę może zielony. Team niebieski jedzie ze mną, busem. Się nie przydało. Ej, kto mi paliwo wziął z mojego busa? Haha, ukrał, uziemili cię. Dawaj, czerwony będziemy. Dobra. Czy burakowy, ej, to możemy wziąć w sumie ambulans. Buraczany. Kurde, karetką. Ja nie wiem, czy ja chcę jechać karetką. W karetce jest mało, ale to zatankuję zaraz. A tu jest full paliwa, w co ja jadę. Jest full? No kurde, jest... nie pokazywał. A może bo nie odpaliłem, no tak. Dobra, suń się, bo ja muszę na ten. Dobra, ja jeszcze zamknę bramę. Bierzecie ten zielony, czy co? Ja pierwszy na stację, słuchajcie, bo muszę dobra. Zatankować. No, dobra. Ja i mój dzień. Bok po lewej. O Jezu, dużo tutaj. O Jezu, na stacji jest dużo, o Jezu. To nie ma co chyba. Zgas. Jeju, no nie wytrzymiem. No. Nie wytrzymam. Robimy osłonę bombową. Ja proponuję... Ja muszę zatankować, bo ja nie mam paliwa totalnie. No, chodź, czyścimy ich. A, ja jestem koślawy, ty. Grupujemy, trzymamy się w kupie, każdy pilnuje swoich pleców. Urąbał mnie chyba. No powiem ci, że jakbyśmy mieli broń... Nie, za dużo jest, słuchajcie. Za dużo jest. Mam. Dobra, do samochodu, łaj mi, uważaj tam.
Uwaga. O, dobrze, Pepe. Kurde, ja chciałem tylko paliwo, zostawcie mnie. Użarli mnie. O kurde. Oj, ale nie umieraj, nie umieraj, please. Oj, mnie chyba. Mam mocno tutaj krwawienie i mi dziurę w gaciach zrobili. Ej, w tyłek mnie ugrasł, dobra. Mam dziurę. Siadaj, Wajmi, siadaj, szybko. Oj, nie mogę wsiąść. O nie, Wajmi dead. Dobra, wywalone w tego busa, spróbuj ich rozjeżdżać może. Nie, słuchajcie, no to jest strategiczne miejsce, więc no my musimy tu oczyścić to. Dawaj. Czy chcemy, czy nie, to trzeba to oczyścić. O Jezu, ty granat by się przydał jakiś teraz. Łaj, mi dasz radę do nas tu przybiec? Tak. To dawaj. No, auto tu wykierowało. Dobra, to ja tankuję ambulans, łaj, mi ty dawaj tutaj do nas. Łaj, mi tu masz ten, tu masz pałę. Sam sobie weź pałę. Dobra, łaj mi. Jak będziesz ten gotów, to siadaj tu do mnie. To za tą dwóję z matmy. Dobra, słuchajcie, to jednak zanim pojedziemy do tego magazynu, to szybki powrót do chaty, się napijemy, zjemy i wtedy pojedziemy, dobra? Dobra, szybka przerwa, żeby coś zjeść. Ja ready, możemy iść, możemy jechać. A ja nie mam zombie pomocy. O, dobra, słuchajcie, pośpieszmy się, bo jest 19:40. Ewentualnie się jeszcze poczekamy na noc i prześpimy. Może mi to oparzenie w końcu zniknie. No, jak wolicie, no to od was zależy. Jedziemy czy co? No właśnie zależy od nich, ja chyba poczekał. Chcemy czekać, czy... Ja bym poczekał chyba. No. I na pewno bym wyłączył te bomby. Coś tu widziałem. O kurde, ile zombie tu przyszło. No ja bym wyłączył te bomby chyba. Jeszcze zanim pójdziemy spać, to trzeba ich wyczyścić chyba szybko, bo... No, ja to ta, przyszło. No, trzeba. No my tu walczymy, a Pepe siedzi w domu w ciepłym, się grzeje, kurde, telewizję ogląda. No nie, bo bym umarł z pragnienia, panie. Ta, z pragnienia. A wy z policji, panowie, jesteście? Tak. A chcesz hełm? No w sumie nie mam, mam jakiś inny hełm. Jesteś kurde jakiś kolarz, nie wiadomo skąd. No właśnie... Jesteś kolarz bez roweru. Nie, ty masz ten taki hokejowy to jest chyba. Pepe, jak coś... A ja się nie będę myć. Pepe, nie mów im, że się myje obok. Ja nie patrzę. No wiem, dlatego nie mów. W klozecie myjesz? Ja się... Sam się myjesz w klozecie, w wannie myję. Ja się myłem w zlewie. Kol przeczytał, że Domestos czyści wszystko i kamień się myje w klozecie, nie? Trzy osoby na jednym łóżku. Nie, no to jasno, idę, ja z wami nie będę spał, nara. Idę na kanapę. Tylko, o, ale fajny poranek, zamknijcie drzwi jak coś. Już kuleje tylko, pa. Ej, no to... No. Ej, taki fajny poranek, nie? Taki... Taki wiosenny. No. Taki, no fajny taki. Ej, bo jaki szybki jestem. Szybki kuternoga, kurde. Dobra, zapraszam do mnie, Wajmi. Team niebieski do karetki. Dobra, ja powoli się wlekę drogą jak coś. Ty co to za yeti? Prowadź drogę jak coś. Widziałeś tego gościa? Właśnie. Nie, to Barox chyba musi kierować. To Barox, prowadź. Dobra, jedźcie za mną. Jedź. Pod tyłami. No jedziemy na akcję. Policja, proszę zjechać na pobocze. Kontrola. Uciekaj. Kontrola, proszę zjechać. Uciekaj. Proszę zjechać na pobocze. 3320, pojazd, namierzony pojazd ucieka główną ulicą w stronę Boston. Ej, jaki fajny bus. Co, gdzie? Ten czarny tam. To jest lodziara chyba. Ej, chyba te bomby to nie był dobry pomysł. No wyłącz, bo to światła to nie wiadomo, czy nie ściągną też. Nie to! Co za hop? Tak, aha, bo tu chyba być bez dźwięku, a tu jest... O, dobra. Jedziemy na wycieczkę. Morris, jaki mamy plan do dziś? Morris, wyrzygaj mi jakiś plan. A to nie był Rico? Nie. Znaczy on zobaczył, że Rico wyrzygał i też chciał swój plan do Morrisa. Morris, wyrzygaj mi jakiś. No. O, ja tu widzę, że tu już się coś działo. Ty, ale zobacz, że... Ej, dużo zombie. Dobra, ja mam pomysł. Kareta i sygnały. Bomby. Dobra, dawaj. Bardzo się też zamknął. Ktoś robi za wabik. Ja ich odciągnę. O, Barus wierzę tu Barus. Tyłem. Dobra. Ej, a wiecie z czym mi się kojarzy to, co teraz robię? Oglądaliście The Walking Dead? Właśnie nie, ja mam zamiar obejrzeć. No to nie będzie jakiś mega spoiler, ale była akcja, gdzie jeden z bohaterów jechał Camaro i mu właśnie... alarm z tego Camaro tak wybrzmiewał i właśnie, no. Dobra, Wajmi, wyłączaj bomby. Ty, mi się...
O kurde. Wyłączaj bomby! Dobra, na tylnie siedzenia jeszcze będziemy mogli poładować życzenia. No, no właśnie. I mi się włączyła muzyka z, jak z Wiedźmina. Helikopter event od kiedy? Dobra, otwórzcie z tyłu, otwórzcie z tyłu. Szybko, szybko, szybko. Jak z tyłu? 07, no z tyłu, ta. bramę z tyłu. No mam, już otwieram. Otworzyłem. Czekaj, pociekaj się. Wyjdź tyłem. Tyłem? No. Będzie prościej. No to zamknij. Jeszcze trochę i helikopter powinien lecieć, wam powiem. Dobra, gasimy. Super. Co tutaj macie, panowie? Farba, blacha. O kurde, dobra. Duży ten magazyn jest. Zaprawa tynkarska. O, taśma, naprawka. Zaprawa tynkarska. Otwieramy firmę? Farby. Serio nie wypakowaliśmy karetki? Ile tam mamy? Jest trochę tam. A, no dobra, no dużo tu nie ma. O, siekiera strażacka. Biorę. Gdzie siekiera? I piła ogrodowa. O, siekiera nam się przyda do tego. A wie, ile siekier? Jedna chyba. Potrzebna nam piła ogrodowa? Nie, pewnie mamy tego. A łopata, lina? Ja wszystko biorę w sumie. Lina może. Wszystko biorę, a potem się powrzucę, co nam niepotrzebne. W sumie łopata może do jakiejś pułapek czy coś. Metalowy pręt. Kurde, no mogliśmy... A propos helikoptera, to jest helikopter. Już? Tak. Ale to dobra, no helikopter... To dobrze, niech będzie tutaj, helikopter nam tutaj... Na nas ściągnie zębiaki. W radiu powiedzieli, że wykryto ruch w powietrzu, więc... O! Leci. Tutaj są te grabie do liści, grabie kilof, młotek stary drewniany. Stary piec znalazłem. Ale ja stary piec znalazłem. Kilof bierz. Stary piec znalazłem. Autentyczny stary bier piec. No, dobra, to tego. Macie misję. Pepe. Albo kto z was chce? Chce ktoś z was jechać sam? Czy chcecie razem jechać? Po prostu poprzerzucajmy niektóre rzeczy na siedzenia. A, do zielonego. No, na siedzenie. No dobra, no to dobra, to dawać. No to ja muszę i tak chyba samochodem cofnąć, żeby to wrzucić. Chwilka? Zaraz będzie w karetce miejsce na to, spokojnie. Tak, ale właśnie muszę karetką chyba cofnąć do tych, żeby to przerzucić. Bo nie możemy tego do ekwipunku wziąć. Myślałem, że już katanę mam. Dobra, jeszcze trzeba miejsce zrobić tam. Trochę. No, wiem, właśnie idę robić. Wezmę kilof może do siebie. Już to robię. Patrz, 4. Dobra. Już masz miejsce. Rzucam. Stary piec, kurde, dobre. Będziemy mieli piec. Już. Nie potrzebujemy agregatora. To jest klucz nastawny, młotek kulkowy. O kurde. Arkusz blachy. O kurde, ale znalazłem, ty. Co tam masz? Mam dwa młoty wyburzeniowe. O kurde. Bier. To jest giga rzadki item jak coś. A czemu? Giga, bo rzadko się w ogóle respi. A do czego to? Też, no, jak sama nazwa mówi, może ściany niszczyć. Lul. Nie spodziewałem się, że ta gra jest aż tak rozbudowana, że można ściany niszczyć. W ogóle mają prowadzić, że... O, kur... Win! Idę, stary co win. Masz? Co masz? Maczeta! O, to jest co na hop? Gdzie ty to znajdujesz? Gdzie ty jesteś? Ej, tu jeszcze jest storage. Drugi ten. Jednak nie idę, jednak tu jest, idę. W sensie to jest ten drugi jeszcze magazyn. No idę lutować właśnie. Nie mamy miejsca, musimy na pewno o, dobra, stawić chodź rzeczy. Tu, o, panie, chodźcie, weźmiecie, bo ja nie mam, jestem przeciążony. Ja też jestem przeciążony, Barok sobie. Ja dobra, ej, słuchajcie, jestem przy karetce jak coś. Będzie trzeba skrócić. Jestem przy karetce i będziemy chyba wracać, co? Bo a. Nie ma miejsca. Ja muszę zawrócić, Wajmi, nie wiem czy wsiadasz, czy czekasz na zewnątrz. Czekaj, ja ci odjadę, będziesz mógł wyjść. Dobra, wsiadaj, możesz na siedzeniu mieć i ten, bo i tak wracamy. No czekamy na ten, czy wy dojedziecie, Pepe z Borowca? Dojedziemy. No. My to pierw musimy wyjechać stąd. Mam śrubokręt, więc idę rozkręcić drzwi. Dobra, to my jedziemy do domu jak coś. A wy co robicie jeszcze? Ten drugi był. Lutują. No. A macie gdzie zapakować? No, trochę coś tam będzie jeszcze na siedzenie. Dobra. Jak coś to Marek z drzwi rozmontowuje te przednie. Ty, tam była czarna furgonetka jak do przewozu tych. No wiem, o niej mówiłem, dlatego Pepe jak będziecie wracać, sprawdźcie tą czarną furgonetkę, co? Tam na drodze. Dobra. No wygląda jak do przewożenia jakiejś kasy czy czegoś. No właśnie list, coś takiego, listy coś. Dobra, Wajmi, weź ten, otwórz bramę.
O, maska spada. Zielonym podjedzie do przodu po prostu. Liczę na coś fajnego. Liczę. Ja, pierwszy zamykaj.